Panie trenerze, przed nami nowe wyzwanie w drużynie. Mamy nowego zawodnika, Arkadiusz Piech. Bardzo doświadczony zawodnik, na pewno się przyda w drużynie. No zdecydowanie. O Arka nie ukrywam, że sam zabiegałem bardzo mocno, bo ja uważam, że raz to jest zawodnik blisko gdzieś od nas i znający też klimat tutaj Polkowic i można powiedzieć całego tego środowiska. Dwa, no doświadczony zawodnik o określonych umiejętnościach i uważam, że tego akurat też potrzebujemy. Wiemy, że gro doświadczonych zawodników odeszło od nas w tej przerwie letniej i ja uważam, że no, do tej pory troszeczkę tego doświadczenia widać po rezultatach, po naszej grze tego brakuje i ja uważam, że no, taki zawodnik zdecydowanie nam się przyda. W tym tygodniu wszystkie przygotowania, wszystkie treningi podporządkowane sobotniej potyczce z rezerwami Zagłębia Lubin. Nie ma co ukrywać, że to bardzo mocny, młody, ale bardzo mocny zespół. No zdecydowanie Zagłębie ma jedną z najlepszych akademii w Polsce. Szkoli doskonałych zawodników i tutaj wielokrotnie też w czasach poprzednich Górnik korzystał, jakby można powiedzieć, z tego, że zawodnicy z Zagłębia przychodzili i wiadomo, ci zdolniejsi chłopcy stąd wychodzili do większej akademii, jaką jest Zagłębie. To jest to młody zespół, ale też no, zgromadzący do tej pory określoną liczbę punktów i tutaj na pewno przyjadą powalczyć o punkty, a my ze swojej strony musimy zrobić wszystko po tych ostatnich wynikach, żeby te 3 punkty tutaj u nas zostały i ja jestem przekonany, że patrząc na ten zespół, że tutaj my będziemy zdeterminowani do tego, aby walczyć, aby wybiegać w odpowiedni sposób mecz i nie zagrać tak pasywnie, jak zagraliśmy w Kołobrzegu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.